Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. Momencik. A, dobra, spoko. Miałem takie wrażenie, że głos jest odtwarzany przez telewizor, a nie przez słuchawki. Dobra, na czym my to skończyliśmy? Aha, na tym coś tam, co chcę raz wydymać od tyłu. Dobra. Masz tą dupę, tylko mi Eda nie rozwal. Ty cholerna mroczna bestia. Masz tą dupę. Dobra. Żyjesz, Ed-E? Czemu nie mogę się zniosić? Ej. Stary. O, dobra. Mięso zderzaka. Ja pierdolę, mięso zderzaka. Nieźle. Ja mam wrażenie, że mi trochę za cicho ten. Nie, no dobrze jest. Tu będą goście chyba z miniganami siedzieć. Iść to bym wolał osobiście. Gdzie oni są? Trochę mało co widać to. To jest trochę tak. Delikatnie mówiąc irytujące. I bo nic mi nie wyłapuje w razie. Centaur. No. Serio? Niech on pójdzie może. Rozpuściliśmy waszmościa. Mogę chyba supermutka. Żryj plazmę, mutancie! Żryj plazmę. Dobra, tylko że tu coś jest jeszcze. I się zbliża. Masz. Ładnie go przypiekłem. Nie ma mutantów z miniganami? Co jest do jasnej cholery? Nie no, jestem zdziwiony, bo zwykle to od cholery było. Trzeba było tak uważać cholernie, że się w ogóle nie mieściło. O, to magnum jakiś. Zresztą już ręka. Co on tu robił? Infinity armor. Na ogień, przetrwanie i składanie się, więc... Niezłe, niezłe, powiem. Tylko przynależność zaraz robi mi. Ty! Granat! Ja myślałem, że granatę ucisnął już. Taki od... Taki łapą rzucił jakoś dziwnie. Ja już myślałem, że akurat granat leci. Kurde. Ja na najwyższym poziomie trudności i kurde super mutka od tak rozpierdzielam. Super mutant mięśniak. Nie, nie ugram, tylko gdzie on... Co to? Ło, w dupę! Ohohoho! Ty kurna trolu! Jeszcze myszka. Ja pierdzielę! Co to tutaj nie... A to kurna kamyk czek! Ja pierdzielę! No dobra. Ale blazę na inną. Tam zauważyłem, ale tego już nie. Gdzie to jest? Nie! O, w dupę. Ale skok adrenaliny. Mam nadzieję, że tam nie ogłuśniecie za chwilę. Styki, status. Kurde, tylko jedna torba lekarska została mi. Tu jest trochę tak chyba niebezpiecznie, żeby tu się pchać. Tak jakoś... Coś mi mówi. Coś czuję tak, że... To nie jest najlepszy pomysł, żeby się pchać tędy. W sensie tamtędy. Hmm. 4-7, a amunicję miałeś? A karabinek szturmowy? Nie łapię.
dalej. Ty gnido. Tu jesteś, paróweczko. Wolę już tak. Masz na plecy. Przyjmij to. Dobra. Dobrze daliśmy jakiś jako taki pancerz i... Więc następnym jest zrzeszaka, no kurne. Się zgubiliśmy. Moment. Zostawałam się. Pić i jeść. Dobra. Znaczy, przyleczymy się przy okazji. Kurt. Dobra, dziwne mięso. Siła mniejsza. A kitam. Mam nadzieję, że nie jakoś super będzie. To nie. Klejowana modliszka. Spoko. Tylko grzybów jaskiniowych i tego... ludzkie mięso. Jeszcze coś napijmy się. Na dwa, o, oczyszczona woda. No i spać nam się też nie na tyle, jak chcę, żebyśmy jakoś... Ale moment, gdzie jest ten minigun? Dziwne. Rzućmy okiem. Działko obrotu. Karabin. Nie miałem przypisanego. Taki paki. O, chobą czterno, bo jej nie zacham się ich uczyć. I koniec amunicji. Ale mamy nadwyżkową. Dobra. Jesteśmy ninja z miniganem. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł. Jeszcze tutaj jakiś się... Serio? Spłoń śmierci? Czy ty musiałeś strzelać i zdrać na swą pozycję? Ja pierdziele, nie no, to jest dla nas wyrok śmierci niemal. Żryj! Amunicję! Ja pierdziu. Serię mogę zmienić? Ale mniejsze. Tylko, że nic nie trafiam. Coś miło. No, aż dźwięk mi wyskoczył. Nie, tak to wywalę całą amunicję. No. Na to warto wywalić amunicję. Ohohoho! Myśliwski dał radę sobie ze spłoniem śmierci. Nie będziemy wracać, to weźmiemy. Minigun. Nie wiem, czy damy sobie radę, dlatego weźmy może... O, w sumie. Przyjrzyjmy się tym bacznościom. Rozpuść się w końcu. Jak zasuwa gościu. Dobra. Rozpuszczony. No stary. Nie widzisz swojego kolegę? Swojego kolegi? Stary chyba musi myśleć, że jego znajomy odpoczywa. Jak tam dwóch jest. Nie, czy nie chce się tak pakować głupio? Tam chyba kabel jakiego wystaje, ale nie tutaj. Czarna góra odkryto. Aha, jest, dobra, tutaj. Ma stary. Dobra, dostał w nogę i padł. Jeszcze trochę amunicji mamy. No co narzekać za bardzo?
No w tym odcinku trochę będzie akcji, nie da się ukryć. No. A tu stary. Ogrzewasz. No to masz po plechach. O. Dobra, dzięki. Dzięki, Kas. Czy mi się zdawało, czy jakby ten niewidoczny dziad? Rozpuść się. No, powiedzmy. Granat i młot. A ten? Tylko ten podpalacz. Może być. No, z amunicją stoimy trochę cienko, ale. Może coś znajdziemy tutaj. Walizka. A w niej? Przeszedłem pieniądze, papierosy i garnitur. A, weźmiemy wszystko. Naprawimy co nieco. To nikt nie chce nas... Tu coś by chciał nas wydymać. No to chyba widzę co. No. Stanie? Jak widzicie, no, plazma długo leci, nie? To nie jest najszybsze, co on ma. Ten człapczak tu lezie, czy nie lezie? Lezie to. Się chyba nie da tak olać po prostu. Ale kurecha. Ła. Normalnie. Rozpuścimy tego, bo ta Franca pluje. Pluje w każdym razie, kiedy się pyta. Aha, właśnie mi się amunicja skończyła. Nie. Może być. Gin! Dobra. Tylko 25 punktów doświadczenia? Trochę mało. Tam zaraz tak pójdziemy. Chodźcie, kicisie. Pętał. Kolejne do mnie. Mogę otworzyć. I dobrze. Ho. Tak jest, tak mi graj. Nic nie miał chyba. Będę musiał poczekać sobie. Ty kurę plujko hędożona. Żryj masę amunicji. 5 mm. Tutaj będzie się tylko siedzieć, co? Moł. No ale. Zdecydowanie to było za dużo. Ewolujący jakiś. Jakiś twardy. Ale nie na tyle, żeby tu przejść. Ła. Ewolujący centaur. I poziom. Jej! No dobrze. Więc do czego to przydać? Może do przetrwania. No jakiś ścisły. Tylko mamy dosyć mało. A, naprawę. Dodajmy sobie do 90. Aż by było. No będzie gdzieś 2? Nie. To może dodajmy do 45. Medycyna. Potrzebowałem też tego. To jest handel. Handel tu jest. Mam 30. Energetyczna. Będziała. To też będzie. Masz mały pikuś. Składanie się. Historyka. Do 55. I może... Mam iść 6? Nie. 6 nie. Dodawanie genetyczne. 25. Kontynuuj. Dobrze. Zobaczmy. Czy mamy już... Kierunek ze strzelbą. Tylko obrażeń jest obniżać 10 punktów. No to jest dosyć miłe. Odporność. T
To mi się mogło przydać to tym z ładowaniem do amunicji, ale najbardziej mnie interesuje, jak już mówiłem poprzednio, to aby móc naprawiać broń jak możliwie najłatwiej. Gdzie to może być? O, waga ciężka, to też dobre. Broń cięższa niż 10 funtów, razem o połowę mniej. Ślejna moc. O, mistrz improwizacji, tak jest. Potrafisz naprawiać sprzęt za pomocą nieco podobnych części zamiennych. Naprawisz snajperkę częściami karabinu myśliwskiego, czy pancerz wspomagany blachami z pancerza metalowego. Jak działa? Nie wie nikt. Poza tobą. To się bardzo przyda. Będziemy mogli naprawiać normalnie broń, a nie tylko... O, w dupę! Nie, tu jest B. Tu jest B. Nie. Ja tak sobie siedzę, jak na wakacjach. A co tam? A właśnie za chwilę się upiekę w cholerę. Statystyki. Szkoda, że nie takiego dzwonku, takiego dosyć wkurzającego. No, może nie takiego dzwonku, no może też jakiś dodatkowy, ale licznika Geigera to takie tykanie. Tylko, że mam za mocną muzykę ustawioną. Dobra, powinienem mieć itemki chemia, radex i med i antyrad. Jest antyrad i radex. Odpowiedź na promieniowanie. No i działa czy nie działa? Opada, opada. Nie jakoś... O, dobrze, tu się zmieniło. Dobra, jesteśmy trochę odporni. Coś tam na dole jest. I to mnie ciekawi. Tylko mam nadzieję, że to mnie nie zabije. Mo. Centaura. Patrzcie. Bractwo stali. Ich pancerze. Plus 5. Dobra, spierdzielać jak najszybciej. Bo za chwilę się tu upieszemy. Mamy już 500 jakichś radów pewnie. Radiacja. 414 radów. Jeszcze drugie tyle i się po prostu upieszamy w cholerę. Będziemy, kurde, wyglądać. Jak świetlówka. No cóż, jakieś plusy. Jak będziemy się wysikać, będziemy wszystko widzieć. Latarki nie będziemy potrzebować. Dobra, weźmy sobie tego. Antyradu. Najpierw tu dwie. Nie, tylko to opadnie. Aha, opada. Dobrze. Zobaczmy te pancerze. Jeszcze uzbrojenie. Czym mogłem to naprawić? Działko niczym. Home. Podpalacze? Karabinek szturmowy. Nie no, naprawdę za dużo się nie zmieniło. A pamiętam coś po tym, że chyba puszkami mogłem naprawiać. Ale chyba ich nie mam przy sobie. Z drugiej strony. Miecz zderzaka. 57. Wow! Miałem 57, został to prawda. Zostało 56? Nie, moment, chwila. 56. Z czego zaczynać jeszcze? 55. Nie, dobrze, no tak jak się... Dobra. Dobra, spoko, spoko. Nie było tematu za bardzo. Chyba ze mną jeszcze wszystko w porządku. Chyba. O! Starudem. Znowu ta amunicja. 47, a nie ma tego karabinka. No kurde. Szkoda. Właśnie, zobaczmy te pancerze. Czy mogę coś zrobić z nimi? To jest ten. Załóżmy go na chwilę. Ogień, przechwanie, skrywanie się. Aha, a to jest po prostu pan też nie tam. Tam też bratwa. 19 punktów. Siła, ale zwinność. Aha, no oczywiście, nie mogę. Bractwa, no rozpoznawany ten tylko tutaj. Też 45D. Mogłem tu naprawić. Trochę też zyskaliśmy na tym, na miejscu. Kombinacją z tym zaprowadzonym.
Znamy tak, jak byliśmy? Tak. Te chamy czekają na nasze życie, no to jest... No w sumie jasne. Ty już musisz walić! Ty gnido. Win. Super mutant mięśnie. Młot. No tak, będzie. Od bidy może być i to. Wyłazić z nor, pan przyszedł. Ty nie bądź taki hop do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Twojego kolega też zresztą. O właśnie. O tym właśnie mówiłem. To jest 10 klatek na sekundę. Było warto. Wiedziałem, że się przyda kupić trochę tej amunicji 5 mm nadwyżkowej. Fakt faktem, broń psuje się cholernie szybko, no ale jej ilość to trochę wynagradza. Tak, trochę ciężko zdobyć takiej ilości. O, młotek, dobrze. A to drugie, to nie wiem, co to było. No, radia nie rusza nawet. A tutaj? Skrzynka z amunicją. 308, spoko. Radiacja nam trochę opadła. Do 276. Jest w miarę dobrze. Jest dzień, także też nie ma... Godzina dokładnie jest. Więc tu jest dzień, to nie. Godzina, gdzie ona była? A, tutaj, 1736. Ten trochę zasłania. Tryb ognia. O ty! Pin do srańcu! Dobry jesteś. Ale miecz jest mój. Cholera. Nie mam za bardzo... To znowu radiacja. Cholera. Co taki filtr jakiś dziwny? Moment, cel. Ty chamie niemiecki. Gin. Oj, się o nie rozpadł. Przez tę małą ilość kratek fajnie to wyglądało. Przecież tak mało, tak coś mam. O, biegnie na pałę. A, bo twardy jestem. Jestem lepszy. Ale jest dziwne, że takie cieniasty na najwyższym poziomie trudności. Się gra. I to jeszcze z modyfikacjami, które powinny to robić jeszcze trudniejszym. No, z drugiej strony działka obrotowe, no to też nie jest kij dmuchał, nie? Ma trochę mocy. A zobaczmy, czy nic się nie pozmieniało mi. Bo jakoś nawet tak podejrzewam, że coś się załatwo. Ustawienia. Rozgrywka. Nie, na poziom tu prosi bardzo trudny. Jestem hardcorem. Niby się zgadza wszystko. Broń jest trochę uszkodzona. Na szczęście nie ma radiacji, więc to nie pasuje. Spać nam się chce nieco. Promieniowanie jakieś tam występuje, ale na razie nie ma takiej ilości, żeby mi cokolwiek robiło. O, właśnie, już zaczynam się pojawiać. I teraz musimy się dostać do takiego domku jednego i tam poznać innych gościem. O, tak, sam tu. O, tu będzie trochę promieniowania. Przy tym. Wejdźmy sobie i weźmy może coś innego. O, na przykład to. To też 5 mm, nie? Co tu miałem? To. Niech będzie. Niech będzie. O, właśnie. Promieniowanie. Jak ja to kocham. Trzeba się spierdzielać coś czy innego. Abyśmy nie zginęli, bo to jest tego promieniowania bednego co nieco. Cholera. Dobra, stary. No jezu, zrobię 7 klatek, serio. Ja mam do mojej roboty karabin plazmowy. Nie no, moim zdaniem przy tym już uderzeniu, tym jak on się rozsypuje, to on nie powinien się rozsypać, tylko oczywiście mam na myśli broń plazmową. To powinien się tylko rozpaćkać, no co to było? Dziwne, zostawiam się coś. Rozpuścić, a nie... Tu chyba nie było tyle radiacji.
Ja, jasne. Pogadaj sobie, co? Ja bym musiał spierdzielać się wyleczyć. Za chwilę. Coś mi mówi. Nie no, muszę. Doka. Do naszego bunkra chodźmy. O, możemy, to bardzo dobrze. 600 stędów, no to... Zdobrze się nie czujemy się rzeczy. A nagrywam już... pół godziny, niecało. 25 minut, spoko. Do bunkra. Jest. Jeszcze przez ten czas z czasem wydurniałem. Pokazałem jej dzbanek, niech idzie mnie napełnić. Ale nie. A moje gardziołko jest suche. Aha, nie mam brudnej boty. No to no w sumie też dobrze. Trochę się my wleczmy. No ale serio, kasy też musisz tu być? E też, ja na przyczepkę. A co tam? Dobra. Najważniejsze to, że jesteśmy w dobrym stanie i musimy włączyć to. Doskonale. Myślę, że możemy nawet nie wyłączyć tego, bo już powoli zdobywamy na tyle kasy, żebyśmy mogli zainwestować ten izotop 6, coś tam. IP6? Nie pamiętam, jak się nazywał. Wykorzystamy jakiś tam izotop do naszej elektrowni atomowej w podziemiach. Tego bunkra, także nie będę musiał bawić co chwilę. Dobrze. Schowamy chyba ten pancerz wspomagany, bo na razie nie potrzebujemy go. Albo założymy jakimś mękinowi. Nikt sobie trzyma to. Ale nie było chyba hełmu tam żadnego do pancerzy. Takie mam wrażenie. Więcej chyba pancerzy jest w jakiejś bibliotece albo coś w tym stylu. Tak coś pamiętam. Wszystko? Raczej tak. No raczej. Raczej nie inaczej. Dobrze. Mogłem wziąć... właśnie ten perk, ale... pokazuj się. No. Pan założy... wygląd, tak. Pan wspomaga bractwa. No. Dobrze jest. Tak będziemy... I znowu to serio? Dziękuję. A to jest bractwa, nie, to ona nie będzie mogła. A czy... Nie, nie mamy. Tak się zastanawiałem... Nie mamy pistoletu lakierniczego. Moment, pokaż co potrzebujemy. Rozmawiaj. Może nie, pokaż mi. Scrap rifle. Parts. Power, ten zasilany. Pewnie. Pakiet, pas. Flank, rifle. Let's click and remove. Scrap rifle. A, to tak nazwane. Potrzebujemy tak. Pan wspomagany. Bractwa. I... pistolet lakierniczy. Środek czyszczący. Dwa pistolety lakiernicze. Zobaczmy, czy mamy. Dwa pistolety lakiernicze. Nie jestem pewien. Zbierałem je, ale czy je sprzedałem, czy wyrzuciłem, czy cokolwiek innego z nimi zrobiłem, to nie mam żadnego pojęcia. No nie, jak nic, siostra! Podam wodę mi. Ja nagrywam teraz, jak widzisz, sama.
tutaj. Aha, to parta może być. Pistolet lakierniczy, tylko jeden. Cholera. Musimy znaleźć jeden pistolet lakierniczy. A śledź czyszczący? Jest? Skóra. Serpentyna, nie? Siodę. A brak co? Jeden. Dobra, to potrzebujemy pistoletu lakierniczego i takiego środka czyszczącego. To będziemy mogła kas nosić, pancerz wspomagany. Dopóki ja się nie nauczę korzystać. No, to trochę dziwne. Powinno się być tak, że nasi MPN-cy nie należą do bractwa stali, albo nie należeli. Też nie powinni raczej umieć korzystać z takiego pancerza. Bo kurczę, gdzie i kiedy mieliby się nauczyć? No to chodziny by było, prawda? Radiacja, tylko że tu nic nie widzę. Aha, no tak, promieniowanie nie mogę czekać. To jest prawda. W tamtym kierunku muszę znaleźć. Nie, tu będzie więcej promieniowania. Cholera, ja nic nie widzę. Albo inaczej, ja tu jajo widzę. Siostra, nudzicie się. O. Bardzo dobrze, przeszliśmy tędy. Tym dziurą w nosie. Niech stanie się jasność. Nie no, muszę wpadać za sobą innym modem na ciemniejsze noce. No to jest masakra, że latarka nic nie świeci. No pierwsze ma być ciemno, ale ma być ciemno, a nie, że latarka miała mieć mocy. Ta durna latareczka, taka wiecie, no tych. Się nazywa latarka w zapalniczkach. No, to już ma większą moc niż to, co tutaj widać. Nie wiem, czy jesteśmy... No właśnie, retoryka. Dobra. Gdzie ty jesteś? Cholera, ja tu nic nie widzę. Teraz jest też tak nie lepiej. Aha, on za tym chyba czeka. O kurde, już tutaj radiacji. Dobra, tak się kręcę. Serio. Dobra, chyba w tym lepiej widać więcej. Nie no, ja się niemal odbijam od ścian, żeby stąd wyjść. Tutaj jest jakieś wyjście, ale nie przejdę. Dobra, tędy. O, tutaj gdzieś? Dobra, jesteś stary. A pleasant surprise to see you made it. Here's the plan. The gate to Tabitha's compound is guarded by several Nightkin, all of them using devices that... I'm going to draw them away from the gate by telling them I spotted an intruder in the village. Then you slip in. Yes. So try to stay out of sight, because they'll be coming... Fajnie. Sprawdźmy, czy nas nie ma najlepiej w jakimś bunkrze. Aha, przeciwnicy. Aha,
No, siemasz, stary. Ja myślę, że da radę. Ale te 7 klatek naprawdę jest denerwujące. Nie mam pojęcia dlaczego. Jest tylko tyle. Tak to mówię. Fajnie. Wszystko jest takie, jakby taki filtr był nałożony w nocy. Wszystko by było co ciemnie, a nie po prostu, że... Dobrze. No tyle dobrze, że jeszcze żyjemy i jeszcze nie zdechliśmy od promieniowania. Ale coś tu lezie. Mroczny. No i? Ja twojego zaatakowałem? Czyżby? Nail, to chyba szapa Naila, to chyba on był. Ja swojego zaatakowałem, jest zbrodni. Czytajmy. I pójdźmy tutaj w dzień. To będzie lepiej. Szybki, czarna góra. Tak, chcę czytać. Siko, wsuniemy do tego, do... Z powrotem się wrócić. Tak, może innej, niżej. Co możemy uczynić? Tak, chcę. Jak najbardziej. Tego pragnę. No. Bam, 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 bam. Dobrze. Ucieraj się. Mój kochany autodoktorze, wylecz mnie proszę. Na skórę rymuje. Mój kochany autodoktorze, wylecz mnie z tego cholerstwa, ja ciebie proszę. Dobra. Skoro się da. Jakoś, jakoś. Pozwoliliśmy. O, na to jest dzień. Jest miło. Ładnie, pięknie. I tak dalej, więc. O! Widno, widno, a tu jest ciemno. Za chwilę będzie. Jesteśmy. Weźmy minigana. Rozumiem, że ja tu mam z amunicją resztę. No to wiem. Najlepiej. Ja jestem za cienki puszek, żeby tak z Tabitą pogadać, że niby bunt jest. No spróbujmy na górę pójść. Albo ich wyrwę od razu, ja się będę. Chociaż... Fajnie, dobrze. Piąteczka. Tam jakiś gośka siedział, znaczy. Tak, jest. Na razie. A, widziałem cię, stary. Widziałem cię. Pytam na to? I ciebie też. Może tak strzelać, żeby swojej izolacji zranić. Dobrze. Mroczny miecz. Mieczyk. O, tutaj promieniowania nie ma. Bardzo miło. Tutaj pasuje. Dobra. Tak, niekoniecznie. Pewnie jakąś broń ciężką potrzebowałbym, żeby naprawdziło. Ale co jak co lubuje się w broni ciężkiej, nie? Nie ma co.
Fakt faktem sra amunicję na prawo i lewo, ale... To będzie tabika za chwilę. Na pewno. Jesteś. Widzę cię. I see you. Stary, widzę cię, nie wydurnij się, ja? No właśnie. Dobrze. Gdybym miał czym naprawić, żeby było dosyć miło. Wątpię, ja bym to mógł podpalaczem zrobić. Annabelle. Annabelle. Tak, dobrze. Annabelle. Myśliwski, rakieta. Spoko. No, jak się o nie przestawia. Jest, no. A, mogę, to zrobię. Zrobię. I trzecie. Oraz czwarte. Słuchajcie, skoro możemy, to pobawimy się dźwigniami. Dobre dźwignie nie są złe. A, momencik. Tu mogliśmy zrobić coś takiego. Tylko musiałbym się poznać najlepiej. Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Jakby co? Budynek więzienny. Nie jestem pewien, czy to tutaj i tego wejdę tak sobie. Czy znajdę tutaj? Nie. A czy tutaj zalecać? Pisy. Myślę, że zdążyliście przeczytać to, co sobie tam 2-3 miesiące wystarczyło. Klucz i o, pisać lakierniczy. Właśnie o to mi się rozchodziło. Mamy drugi już. Gdziekolwiek otworzyłem go. Tam jest teraz otwarty. Narzędzia. Spoko. Tutaj co możemy zrobić? Scrap, Pifu Parts. No i tak za bardzo nic. O, siemasz. Stary. Gulu. Ale przydatny gość jest nawet. Ale chyba nie mam tej modyfikacji na ileś kompanów też on. Raul chyba, tak? Tak. Przewodnik, taśma. O, taśma klejąca, no. W końcu. Pozwolisz, ja? Przez nim. Sorry, I assumed the only reason you'd fight past a horde of super mutants and pick the lock on myself is if you heard my cry for help on the radio. But maybe you're just sightseeing. So since the door's open enough... Name's Raul. Raul Alfonso Tejada. I'm the mechanic around here. Probably because it used to be Miguel's. Whoever he was. How about if you let me go, huh, boss? No. No, boss. I'm a prisoner of the crazy super mutant with the wig and the glasses. I was kind of hoping you were here to set me free. But maybe I'm not a pretty enough damsel for that, huh? No, no, dama, raczej nie, no. Sure, boss. I'd be happy to prolong my captivity and psychological abuse to tighten some ligaments for you. Wszystkiego, nie stać mi. To drogi chłopie jesteś. Ale działko obrotowe. Kusi. 5000. Cholera, pół tego. Kasy walczy, żeby naprawić to działko moje obrotowe dymne. Nie wiem, czy to jest aż tego warte.
300. Nie no, stary. Dobrze, naprawiasz, nie powiem, ale moment. Back again? You forget about me already? My name is Raul Alfonso Tejada. Can I leave now? Or... Alrighty then. I'll just head out. Sorry, boss. Just getting killed by your side. You seem to already have some help. Sure, boss. Name's Raul. Raul Alfonso Tejada. I'm the mechanic around here. Sure. I was born just outside Mexico City. My family had a little ranch there. I'm an open book, boss. Granted, the book's in Spanish and some of the pages have fallen out, but I'm an open book. Old enough to know better, boss. Old enough to know better. You never heard of Petro Chico? Un amigo de Poseidon Energy. Of course not. They were an oil company in Mexico back before the war. I'm an open... Well, boss, when a giant insane super mutant asked you to stay put, you do what you're told. Well, maybe you don't. But I'm just a broke down old man. Dobra. To tyle. Myślałem, że tutaj jest taka jedna zabaweczka, ale to w innym pomieszczeniu. Seria. O, ta licha. Trzeba było inaczej to zrobić. Jasne, cholery, ta licha. Nie spierdzielaj. Żryj to. Fajnie. Ale co, jak to na pewno da się naprawić, nie no? No i coś. Dziękuję. Tak, wczytajmy. Szybki czarna góra. A, wczytaj. A czemu by nie? Jeszcze 12 minut do nagrywania. Sprawdźmy ten oto budynek. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Tak, to jest odpowiedni tutaj. A właśnie, zobaczcie jeszcze. Me gusta. Ale bajery. Tu klucz potrzebny. Tu też potrzebny klucz. Gdzieś tu, o! Prawie. To jest na chwilę, posuń się. Poszukiwanie skarbu. Data. Notatki. No weźmiemy baterię, czemu nie? Tu nic. Rakieta. Jest. Krasna, krasna. Nie wiem, czy nie jest nawiązanie do tego. Z tymi krasnami. Jak się nazywało? Half-Life'a. Tam było taki easter egg, no. Zadanie, powiedzmy. Że można było wziąć
wystrzelić właśnie Krasnala na orbitę, coś takiego. Ale to trzeba było przez całą grę właśnie go tachać. Znajdowało się dosyć szybko go, a ciągnęło się go chyba przez długi czas. Doszukamy. Kiedyś to jest ukryte. Pusto. Tu nic. Zrobię. O, ostatni pistolet zapierniczy. Spoko. O. C4. Tutaj? Tylko... A, tutaj. Amunicja 9 mm. Mi to pasuje. A wiaderko? Aha. Okej. Okay. No tak. Oczywiście. Dobra, puste. No, zaczęło opuścić się. Ale... Nie, teraz nie mogę tego opuścić. No. Pusto. Jakaś kostka. Nika kola. Super plate, też spoko. Papierosy. O. Jeje, przykleił się. Wyjdziemy go. Jakiś klejący się ten prosty impact. Przytrzęsiemy to kole dobrą nogami. Tu też nie. Puste, puste. No, puste. No niestety. Jako jest super dobrze, nigdy nie jest. Nuka kola Victoria. O! Implant jakiś następny. Przyjąłem tutaj kart. Podkładka do pisania. No, przerobimy to chyba. Gdzieś tam można było motor sensora. Tego robocika chyba da się naprawić, tylko nie pamiętam ile dokładnie potrzeba naprawy, czyli na ok ścisłych. Pusto. Pusto! Nie, no tu zwrnę. No to? Niepełne, no to też średnio. Zaczyna się robić irytująco. Dobra, wszystko bierzemy. Przerobimy. Pusto. Nic nie ukryte. Dobra, idziemy dalej. O, granaty. Dobrze. Dobrze, no właściwie to niedobrze, bo pusto, no ale... Wiemy, że jest na pusto, a nie... Coraz mniej do szukania w każdym razie. Puste. Puste narzędzi. Też puste. No to coś? Nie. Magazynek. Właśnie potwierdziłem jakiś garnek. Coś mi jest. Tutaj? Średniowo. O, wyrzucenie rakiet. Nie wiem, schowana, ale elegancko. C4. I tam z tą rączkę za chwilę zobaczymy. Automat. Nowa kola. Liczna ławka szkolna. Dobra. Zobaczmy tego robocika. Psuty pan złota rączka. Robot leży bezwładnie na stole, nie dając żadnych oznak sugerujących, by był ostatnio lub kiedykolwiek sprawny. Tabliczka imienna jest mocno porysowana, ale da się z niej wyczytać, odczytać słowo ronda. Osoba posiadająca większą wiedzę o funkcjonowaniu robotów mogłaby go naprawić. Nauka na 60. Kurczę, no.
Czy musimy olać na razie tą kulę, bo chciałbym go naprawić, tego robocika. Nawet dostaniemy kluczyk taki fajny. Co prawda mogłem też, ale tu więcej expa. Exp też jest miłą rzeczą. Jakby nie patrzeć. Jeszcze 5 minut do końca. A ja załatwię na status. No. Umiejętności. A, drugie tyle potrzebujemy. Dobra. No tam będzie tak, że nie wchodźmy. Potem zrobimy to po prostu. Rzućmy okiem sobie na zadania, jakie możemy jeszcze wykonać. A, no, wiem co zrobimy, ale bez zadania. Mapa świata tylko jest mi potrzebna. No to okolicy mu wysiada, o. I do Nipton wstniemy się. Tak. Tam chcemy iść. Dobra woda. Co za ler z wodą stoi? Nie, tam szkoda. Kierunek teraz tylko oznaczmy. No, na nie muszę. Idziemy tutaj. Albo w sumie to nie, dobra. To będzie na tyle bliska na tym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie. Zapraszam na wszystkie kolejne. Zagrajmy. Jakie Resident Evil? Co ja pierdzielę? To za chwilę nagrywał. Fallout New Vegas. Dziękuję wam za obejrzenie. Na razie bliska.